Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj czeka nas dużo fajnych, nowych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ wykonamy charakteryzację, taką mini charakteryzację, na jedną z nowych postaci z filmu Następcy 2, czyli Umę. Opowiem Wam pokrótce, jak wyglądała moja pierwsza przygoda z dubbingiem do filmu oraz zostańcie do końca, ponieważ mam dla Was naprawdę fajny konkurs. Więc jeśli spodoba Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę pod tym filmem, bo było nad nim naprawdę dużo pracy. Przypominam Wam też o klikaniu przycisku subskrybuj zaraz pode mną oraz przycisku dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Skoro już tutaj zaczynamy temat Następców 2, pewnie jesteście ciekawi, kiedy jest premiera tego filmu. Film Następcy 2 ma premierę 9 września o godzinie 10 tylko na kanale Disney Channel. I oczywiście serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Więc po tym króciutkim wstępie myślę, że możemy już zacząć, więc bierzmy się do dzieła. Na początku zaczniemy od głównego rekwizytu, który jest nam potrzebny do stworzenia właśnie postaci Umy, czyli peruka. Niestety nie udało mi się znaleźć idealnego koloru, więc musiałam posłużyć się tym troszeczkę ciemniejszym kolorem. Następnie dokupiłam sobie do tej peruki kilka kolorowych pasemek w kolorze białym i kolorze turkusowym, tak żeby bardziej upodobnić się do postaci. Przez naprawdę długi czas zaplatałam warkoczyki na tej peruce i jest ich tam około 60. Wiem, że tego nie widać, ale jest ich naprawdę dużo. Korzystając z chwili, opowiem Wam co nieco o drugiej części filmu Następcy 2. Mal, Evie, Carlos i Jay próbują odnaleźć swoje miejsce w Oredonie, którym rządzi Ben. Kiedy królewskie wymagania stają się zbyt przytaczające, Mal ucieka na Wyspę Potępionych. Tam czekają jednak przykra niespodzianka. Córka Urszuli i największy wróg Mal, Uma, która zajęła jej miejsce i razem z synem kapitana Haka Harem oraz synem Gastona stworzyła gang, który ma przełamać bariery odgradzające wyspę od reszty świata i raz na zawsze wyzwolić wszystkie czarne charaktery uwięzione na Wyspie Potępionych. Pierwsza część tego filmu odniosła międzynarodowy sukces i obejrzało ją ponad 32 miliony widzów na świecie i 2 miliony widzów w Polsce. Skoro mamy już perukę, to przydałaby się czapka piracka, którą oczywiście też dokupiłam sobie za naprawdę niewielką cenę. Dalej przechodzimy do delikatnego makijażu, który posiada właśnie Uma. Użyłam bronzera i dość sporej ilości różu. Na powieki nałożyłam miętowy cień. Potem nałożyłam miętowy cień błyszczący. Eyelinerem stworzyłam dość grube czarne kreski i wytuszowałam rzęsy. I tak naprawdę to tyle, co jest nam potrzebne do stworzenia tej oto stylizacyjnej Umy. I tak prezentuje się moja ostateczna wersja Umy, więc jeśli Wam się podoba, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Ale chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tym, jak wyglądała moja przygoda z dubbingiem do filmu Następcy 2. Na wstępie powiem, że to była moja pierwsza przygoda z dubbingowaniem i byłam dosyć bardzo zestresowana, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo nie było tego widać. Na samym początku byłam pod wielkim wrażeniem ogólnie studia, które teraz możecie zobaczyć. No a naprawdę trzeba się na tym znać, żeby to wszystko obsługiwać i serio, jak to wszystko zobaczyłam, to było takie... Aha! Gdy się wchodzisz do tego studia, do tą szybą, to tam czeka na nas takie krzesełeczko, jest monitorek, jest mikrofon, słuchawki. Słuchawki zakładam na swoje uszy, wtedy jest taka głucha cisza. I ogólnie dubbing wygląda tak, że na monitorze mamy film, który jest puszczany i w odpowiedniej sekundzie, minucie trzeba powiedzieć swoją kwestię, żeby jak najlepiej zgrać się ogólnie z ruchem warg osoby, która rzeczywiście mówi. I muszę przyznać, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. Zawsze, nawet będąc małą dziewczynką, myślałam, że dubbingowanie filmów jest takie proste, po prostu się mówi i jest. Ale... wcale tak nie jest. Najtrudniejsze jest jakby oddanie emocji
i jakby cały wydźwięk tej sytuacji tylko i wyłącznie głosem, nie tylko naszym zachowaniem, i to jest najtrudniejsze, żeby zgrać swój głos jednocześnie z tym, jak zachowuje się dana postać. I przyznam, chyba przynajmniej z 15 razy powtórzyłam swoją kwestię, pomimo że to było naprawdę bardzo mało słów. I naprawdę jestem mega pod wrażeniem teraz, aktualnie po tym doświadczeniu. Podziwiam osoby, które rzeczywiście dubbingują filmy, bo jest naprawdę mega trudne zadanie. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tle odszukacie mój głos w trakcie oglądania filmu. I niech was tylko nie zmyli to, że jestem w przebraniu Umy, bo Uma nie jest postacią, którą dubbingowałam, więc to nie ja. To nie. Tyle w sumie z moich doświadczeń, takich moich przeżyć, jeśli chodzi o dubbing tego filmu. Teraz chciałabym wam ogłosić konkurs związany właśnie z następcami. A jest on naprawdę prosty, bo wystarczy, że napiszecie w komentarzu, jaki czarny charakter Disneya jest waszym ulubionym i dlaczego. Czyli mowa o wszystkich postaciach Disneya ze wszystkich filmów. Wygrywają najciekawsze komentarze, a nagrody są naprawdę fajne, więc mam nadzieję, że wam się spodobają i zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie. Całą resztę informacji a propos tego konkursu znajdziecie na dole w opisie, więc tam was odsyłam, wszystko sobie przeczytajcie. I do dzieła! I to tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie, czy oglądaliście pierwszą część Następców w komentarzu oraz koniecznie napiszcie swoje wrażenia po obejrzeniu drugiej części. Więc do oglądania i mam nadzieję, że wam się spodoba. To tyle, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach i pa, pa!